Państwa regionalistów i wszystkich, którzy zechcieli tutaj z nami spędzić ten południe z Panem Robertem. Nie będę przedstawiała Pana Roberta, bo pewnie Pani za lepiej to zrobi, bo Pan Robert jest i kolegą, i znajomym, więc oddaję... I ulubionym jak najbardziej. Także oddaję głos Pani Pisie. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że są wśród nas osoby, takie szybkie zerknięcie na twarze, że są wśród nas osoby, które były z nami 3 lata temu. Tak jest. Czyli są wierni fanowie, fanki, z czego szczególnie się cieszymy, ale oczywiście wszystkich Państwa serdecznie witamy. Może tak krótko dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, przypomnę, kim jest nasz dzisiejszy gość. Pisarz, krytyk literacki, dziennikarz, wykładowca. Nie, przepraszam, już krytyki literackiej, drodzy Państwa, już nie ma, także jako taki. Także. Ale była, natomiast pozostaje wykładowca. Pozostaje. I pozostaje pisarz. Czasami. Od wielu lat, jak część z Państwa wie, Robert Ostaszewski zajmuje się prozą kryminalną. Był redaktorem naczelnym portalu kryminalnego. Jest nadal jurorem literackiej nagrody Kryminalna Piła. Autor m.in. zbioru opowiadań Dola i Dola i inne bajki z kraju konsumenta. Współautor powieści Kogo kocham, kogo lubię z Martą Mizurą, wydanej w 2010 roku. I Sierpniowe kumaki z Violettą Sajkiewicz. Obie te powieści, myślę, że tu mogą być na naszej wystawce. Oraz autor powieści Zginę bez ciebie. Ta powieść wydana 3 lata temu stała się pretekstem do naszego spotkania w Ciechanowie. To jest powieść szczególna jednak. W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Urodzony w Ciechanowie. Ukończył szkołę podstawową numer 5. W Ciechanowie. Tak. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Zagraźnie Kobieta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie w Ciechanowie. Jest dziś jednym z wykładowców na tej uczelni na studiach literacko-artystycznych. I tu zachęcamy, prawda? Tych z Państwa, którzy by chcieli postudiować. To są, drodzy Państwo, takie studia po dyplomowe, więc każdy, kto ma przynajmniej ukończone jakieś studia albo licencjat, niezależnie od tego, jakiego rodzaju to są studia, może właśnie na takie podyplomowe studia literacko-artystyczne na UJ-cie się zapisać. Bardzo polecam. Mieszka w Krakowie. Czasami. Ale także w innych miastach. W Gdańsku. O czym będziemy mówić dalej. I Katowice. Ostatnia powieść Roberta, Zabij ich wszystkich, tu ją mamy przed sobą. To właśnie powieść, tak, i nasi czytelnicy też mają. Brawo, 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 brawo. To powieść, ale jeszcze nie przeczytałam, nie mówcie, kto zabił. Dokładnie, bo ja też nie jestem w trakcie. Nie mówimy w trakcie. Ja też jestem w trakcie. A nikt to popełnił inną zbrodnię. Bo tam jest bo może być tak. Niekoniecznie zabójstwo, prawda? Akcja tej powieści dzieje się na Śląsku, między innymi w Katowicach, o czym będziemy jeszcze mówić. A także o kolejnych planowanych 2 tomach. I także o innych planach wydawniczo-literackich. Proszę Państwa, pozwólcie, że w ten upalny, już weekendowy dzień, popołudnie, zaczniemy od skojarzeń. Ja będę mówić jakieś słowo, a nasz gość, poproszę Ciebie, Robercie, żebyś mówił pierwsze skojarzenie, jakie Ci przychodzi do głowy, związane z tym słowem. Dobra, postaram się skupić. Wybrzeże. Flądra. Katowice. Gruba. Kraków. Ja. Ciechanów. Smok Walawewski. Grecja. Czarne skały. Mikołów. Koledzy poeci, których unikam. Gdańsk. Już był. Bo nie wybrzeże, teraz Gdańsk.
wymrzeże plażowanie. Proszę Państwa, jak być może część z Państwa się domyśla, a jak na pewno Ty się domyślasz, nie bez przyczyny wymieniłam akurat te miejsca, a nie inne. Mogło być ich jeszcze kilka. Tak, mogło być ich jeszcze kilka, gdyż to one właśnie pojawiają się lub pojawią w Twoich powieściach. Które z tych miejsc wymienionych lub tych, których nie wymieniłam, a które są tłem powieści, które z nich najbardziej lubisz? Oj, ze mną to jest tak, że to jest, wiesz, tak samo jest z pytaniem, które często na różnego rodzaju spotkaniach się pojawia, jakich pisarzy Pan najbardziej lubi. Ja mam tak, że ja lubię różne rzeczy w różnym czasie. To nie jest tak, że moim ulubionym miastem jest Kraków, w którym właściwie, jakby tak policzyć to spędziłem największą część, może nawet nie największą część życia. Ja przeżywam fascynację różnymi miejscami, różnymi ludźmi, różnymi książkami, także nie na takie pytanie, które z tych miast jest moim ulubionym. Nie odpowiem Ci jednoznacznie. No było tak, że był taki okres, że właśnie bardzo dobrze mi się mieszkało, bardzo dobrze czułem się w Krakowie. Teraz chyba najlepiej czuję się w Gdańsku, ale równie dobrze właśnie czułem się z tego czasu na przykład we Wrocławiu, w którym też mi się zdarzało mieszkać. Także nie jest właściwie jedynym miastem, w którym mieszkałem, a którego po prostu nienawidzę szczerze, jest Warszawa. No, część z Państwa w Warszawie też mieszkała, z tego co wiem, lub przynajmniej studiowała w Warszawie, tak? Więc też był ten okres mieszkania w tym mieście, ale po twarzach widzę, że emocje z Warszawą są czytelników różne. No właśnie, tu powiedziałeś, którego nienawidzisz, a które z tych pozostałych miast budzi Twoje emocje takie sympatyczne, ciepłe? Znaczy, to tak drąży. No co chodzi? No, bo zaraz się okaże. To nie jest tak, że jak ty mi się nastawiasz, że tylko Ty będziesz mi zadawać pytania, to jest błąd. Czemu tak drąży? Za chwilę się to okaże. Odpowiedz proszę na moje pytanie. Czyli budujesz napięcie. Otóż, drodzy Państwo, to jest tak, że ja też funkcjonuję w ten sposób, że dla mnie bardzo ważni są ludzie. Przestrzeń jest właściwie drugorzędna, więc największe emocje budziły mnie zawsze miejsca, we mnie te miejsca, z którymi się kojarzyły z ludźmi, z którymi byłem jakoś bliżej związany. Między innymi byłem blisko związany z ludźmi ze Śląska. Stąd właśnie ten Śląsk, ta książka, uprzedzając Twoje pytanie, na które od dwóch miesięcy odpowiadam. Co Cię po prostu, chłopie, który nie urodziłeś się na Śląsku, wzięło opisanie o Śląsku? Otóż wzięło mnie stąd, że ja ten Śląsk przez ludzi poznałem. Poznałem Ślązaków, mieszkałem w Gliwicach, mieszkałem w Mysłowicach. Także właściwie ja ten Śląsk poznałem. W Mikołowie również? W Mikołowie bywałem, Mikołów się tylko pojawia jako swoista ciekawostka, bo Mikołów to jest tak zwany twardy Śląsk, to jest taki Śląsk, jak gdyby takie źródło. Podobnie zresztą jak takie miejscowości, chociażby jak Radziąków, jak ktoś zna i kojarzy Śląsk. Więc wracając okrężną drogą do Twojego pytania, to właściwie jest pytanie o ludzi, którzy byli dla mnie ważni. No i oni mi się kojarzą z tymi miejscami właśnie, które wymieniłaś, a ponieważ jedna z najważniejszych osób dla mnie teraz mieszka w Gdańsku. Gdańsk jest obecnie moim ulubionym miastem. W Twojej wypowiedzi gdzieś umknął nam Ciechanów. Ciechanów, który, jak to powiedziałeś, smok wawelski, tak? To było takie skojarzenie. A jakie skojarzenie emocjonalne budzi nasze
wspólne, rodzinne miasto. Co ty się tak czepiłaś tych emocji? Ja jestem facetem, ja w ogóle nie powinienem się o żadnych emocjach wypowiadać. Właśnie, chodzi o to, że właśnie, że było nietypowo, że było inaczej, bo przeważnie mężczyzn się o emocje nie pyta, a ja uznałam, że pisarza można. No to wiem, co chcesz usłyszeć i to usłyszysz. Ciechanów kocham miłością szczerą. Także nie wymuszoną ze względu na prowadzącą i czytelników oraz miejsce, gdzie się znajduje. Nie, to jest, drodzy Państwo, tak, że oczywiście ja Ciechanów opuściłem dawno temu, mając 18 lat i wyjeżdżając na studia, ale ja to wciąż mam rodzinę, wciąż mam znajomych. Oczywiście tych znajomych jest mniej, no bo jednak większość moich przyjaciół i znajomych ze szkół jednak się gdzieś po kraju, a nawet poza granicy rozjechała, ale to nie jest tak, że ja wyjeżdżając na studia straciłem kontakt z tym miastem. Ja tutaj jestem dosyć często, znam to miasto, patrzę, jak się zmienia, mam ustawione w internecie różne linki, które mi pokazują, co się w Ciechanowie dzieje, także jest to na pewno dla mnie jedno z istotniejszych miejsc na ziemi i to się pewnie szybko nie zmieni. Co bardzo nas cieszy. Ci z Państwa, którzy byli z nami 3 lata temu lub czytają powieści Roberta Staszewskiego na bieżąco, to wiedzą, że akcja poprzedniej powieści Zginę bez Ciebie została umieszczona właśnie przede wszystkim w Ciechanowie, w naszym rodzinnym mieście. Czy możesz powiedzieć, tak jak wiele osób, które nie mieszkają w tej chwili w Ciechanowie, a tu się urodziły, chodziły do szkół, osób, których ścieżki życiowe się bardzo różnie potoczyły, zawodowe również. Czy możesz powiedzieć, że zaczęło się w Ciechanowie, jeżeli chodzi o Twoje pisanie, literaturę? Czy zaczęło się w Ciechanowie? No na pewno jakieś pierwsze próby związane z jakimiś tam szkolnymi w czasach licealnych akcjami, jakimiś takimi pseudo-kabaretowymi. Oczywiście tak, więc jak to, jeśli pytasz o takie początki, to można by powiedzieć, że jakieś tam pierwsze teksty, oczywiście były to jakieś wiersze, które dawno odeszły w niepamięć i świetnie, bo poeta ze mnie jest po prostu żaden. Ale no, to były takie pra początki, nie? Więc tak naprawdę jako piszący ukształtowałem się już dużo później. No, ale oczywiście to jest tak, że ja uważam, że pisarzem się nie rodzi, że to jest taki proces, który jakoś nas doprowadza do tego, że zajmujemy się tą dosyć niewdzięczną, bo wymagającą dużo nakładu pracy, momentami nudnawą, niekoniecznie jakoś świetnie płatną pracą, że to jest proces taki, który trwa latami, na który się właśnie składają doświadczenia i z jakichś wczesnych powiedzmy nastoletnich lat i późniejszych. No, i ja uważam, że właściwie taki proces kształtowania się pisarza trwa właściwie do śmierci. Przynajmniej ja nie czuję się jeszcze takim pisarzem w pełni ukształtowanym. Co będzie, myślę, z korzyścią dla nas, czytelników? A tego to nie wiem. Mamy taką nadzieję. Natomiast mogę potwierdzić, że pierwsze próby naszego gościa to były próby w liceum. Między innymi nie tylko wiersze, ale i opowiadania. I bardzo dobre, bardzo dobre opowiadanie Liść, które pamiętam do dzisiaj, także to jest. Wbiło ci się to w pamięć, dlatego że pełno krótkie, więc.
gazeta nie pozwalała na druk bardzo długich opowiadań, więc chcąc, nie chcąc, te opowiadania wszystkie musiały być krótkie. Artykuły również, tak? Bo były artykuły na różne temat. Oczywiście. Były na różny temat, między innymi temat społeczny. Jeden z takich nie, ty nie, ja. I widzisz, jak skończyłaś? No widzę właśnie, zobacz, a ty te opowiadania i zupełnie inna ścieżka zawodowa. Jak to trzeba uważać? Co, tak, co się pisze do gazet szkolnych, co się, tak? Co się, albo co gazet się robi. Wypisuje. Tak. Mówimy o miejscach, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, ważni są ludzie, których ty poznajesz i tych, których kreujesz na ławach powieści. Ludzie, którzy napędzają jednak akcje, prawda, powodują wydarzenia, ich losy się ze sobą przecinają. Który z twoich bohaterów lub bohaterowie ma taką najbardziej złożoną osobowość? Oj, to nie mnie oceniać jest chyba, bo postaci, to jest tak, że oczywiście często czytający czy piszący o moich książkach się doszukują, czy w tych wykreowanych przeze mnie postaciach to jestem ja, czy nie ja. Oczywiście nie, ja te postaci wymyślam. Oczywiście one mają tam jakieś czasami elementy z mojego życia czy z moich doświadczeń, o ile to jest potrzebne. Ale to są tylko niewielkie elementy, więc to są twory mojej wyobraźni, no więc poniekąd są to jakby moje dzieci. No, jak wiecie Państwo, którzy mają dzieci, trudno jest tak obiektywnie ocenić własne dzieci. Wszystkie je lubię. Wszystkie są skomplikowane. Niektóre są niesforne, ale i tak to lubię. Mnie się wydaje jednak, że najbardziej złożoną osobowość ma bohater, który zawitał do Ciechanowa, czyli Konrad Robicki. Mówisz o Konradzie Robickim? Zobaczysz dopiero skomplikowaną postać na następnej książce. Ale tak, można mówimy o dotychczasowych, tak? Tak, że Konrad Robicki może nie tyle jest jakoś bardzo wewnętrznie skomplikowany, co miał dosyć skomplikowane życie, co czasami trudne, czasami bolesne, więc może się wydawać, że on jest bardzo głęboki, ale on głęboki w gruncie rzeczy nie jest. On jest bardziej takim człowiekiem, jakby to nazwać, reaktywnym. On bardziej nie zastanawia się nad tym, co się wokół niego dzieje, tylko po prostu reaguje. Czasami dobrze, czasami źle, czasami głupio, ale właśnie na takiej zasadzie akcja, reakcja. Zresztą pytasz właśnie o najbardziej skomplikowaną postać. No, proszę Państwa, no, i zabili wszystkich, i zginę bez ciebie, to są jednak powieści kryminalne. Ja nie piszę takich powieści kryminalnych o takiej charakterystyce psychologicznej, chociaż takie są czasami. Mogą Państwo, ci, którzy czytają prozę kryminalną, na tego rodzaju powieści kryminalne trafić. Jeżeli miałbym określić, to moje powieści są takie bardziej społeczno-obyczajowe, tak? Tam oczywiście ten psychologii jest, ale ona nie jest najistotniejsza, Pani sądzę. Chyba, że Państwo sądzą inaczej. No myślę jednak, że zginę bez ciebie, ten wątek psychologiczny był bardzo ważny i tu widzę, że osoby, które czytały, potwierdzają i zgadzają się ze mną. A którego z bohaterów, Konrad Robicki jest takim, dla tych z Państwa, którzy jeszcze go nie poznali, on jest takim bohaterem, którego od razu nie da się lubić. Jego dopiero przy poznaniu można dostrzec jakieś takie cechy, którą docenić, tak? No to ja nie wiem, bo ja nie pamiętam pierwszego wrażenia naszego spotkania, które było bardzo dawno temu. Natomiast te kolejne spotkania, to od razu cię lubię, jak się spotykam. No ja bym dał. A,
Rawicki tak nie do końca udaje, więc to nie ma cech naszego dzisiejszego bohatera. Natomiast to jest taka postać, której od razu nie da się polubić. Ale są tacy bohaterowie w innych powieściach, którzy rzeczywiście tą sympatię większą budzą. A ty, czy masz takiego bohatera czy bohaterkę, którą od razu uważasz, że można polubić? Pan którą ty bardzo lubisz z twoich powieści. Mówisz o moich powieściach. A nie możemy porozmawiać o jakichś innych powieściach, niekoniecznie. Dobrze, to myślę, że za chwilę po twoich powieściach porozmawiamy. Nie, no wiesz, to jest tak, że ja wiem, który z bohaterów, bohaterek, to jest proszę Państwa trochę tak, że jak się skończy książkę, to trochę się zostawia za sobą, wchodzi się już w trochę inny świat, pojawiają się nowi bohaterowie, też nowe fascynacje, więc pewnie łatwiej mi by było mówić o tych bohaterach, których jeszcze Państwo poznać nie mogą, ponieważ dopiero po stanie stają. Myślę, że właśnie z tej książki nadkomisarz Polański jest taką postacią, którą bardzo lubię, przez to, że on jest zwykły. To jest taki policjant, który, bo zwykle w kryminałach, w serialach kryminalnych jest tak, że policjant to musi być taki facet zmęczony życiem, który najczęściej już nie ma żony, pije, łajdaczy się i tak dalej. A ja postawę postanowiłem wymyśleć zupełnie innego policjanta. On ma żonę, której się boi. Ma teściową, ma dzieci, ma udaną rodzinę. Oczywiście jak każdy policjant ma tego typu problemy, że nie za bardzo dla tej rodziny ma czas. Dba o siebie, ładnie się ubiera na miarę policyjnej pensji, oczywiście. I generalnie jest zupełnie zwyczajnym facetem, który po prostu przy okazji jest dosyć sprawnym policjantem. I on od początku miał być takim właśnie dosyć zwykłym policjantem z dosyć prostym życiem i przez to wydaje mi się, że jest dosyć ciekawy i jakoś sympatyczny. Zresztą myślę, że chyba większość policjantów, no bo tu jest, drodzy Państwo, w tej książce tak, że nie ma jednego głównego bohatera, że jest ich trzech policjantów. Więc właściwie każdy z nich, oczywiście jeden ma swoje dziwactwa, drugi ma swoje dziwactwa, ale w gruncie rzeczy to są wciąż tacy dosyć bliscy życiu osobnicy. Zresztą mają takie bardzo swojskie, mazowieckie nazwiska, tak? Polański, spotykamy osoby o tym nazwisku na naszym terenie, w naszym regionie. To Mateja samo, to nie jest. Mateja nie, ale Tyszka już tak. Tyszka tak. Tak. Zresztą pojawia się informacja w pewnym momencie o jego pochodzeniu. No bo zresztą Tyszka jest, jak to mówią na Śląsku, krojcokiem, czyli jest w połowie Ślązakiem, a w połowie Rolem. Czy Państwo wiecie, co to znaczy? Czy poprosimy autora o wyjaśnienie? No Ślązak, no to jest Ślązak, czyli inaczej Hanys. A wszyscy ci, którzy mieszkają poza Śląskiem, to są gorolem. Ja jestem też gorolem, a jak mawia mój kolega Zmysłowic, jestem gorolem oswojony. No to bardzo ładnie to brzmi. Na kursach już poza Punktowskiem, za Narwią, tak, mówią, że są, żebym nie spaliła, że są ludzie ptaki, ludzie krzoki i jeszcze wymieniają jakiś jeden typ. No i chyba drzewa mówią, także drzewa to są ci, którzy są tam wrośnięci.
ptoki to są wiadomo, ci co przylecą tak na chwilę i odlatują, no bo tam mieszkają z racji, nie wiem, pracy, małżeństwa, jakichś różnych perturbacji losowych. No i są pszczoły, czyli ci, którzy z wyboru się tam przeprowadzili, pobudowali sobie domy, no i na przykład żyją tam już 30 czy 40 lat, no ale nie dalej są swoi, tak? Nie są swoi, dalej są pszczokami, więc to są takie rozróżnienia tuż za, niedaleko za Narwią, na Półtusku, Półtusku popławek dokładnie i dalej na górę. Bohaterowie, a my wrócimy do bohaterów, i Polański, i Tyszka już się wcześniej pojawili w Twoich powieściach. Tak, bo ta dwójka pojawiła się w powieści Sierpniowe Gumaki, którą napisałem już dawno temu ze świętej pamięci Violetą Sajkiewicz. To jest tak, że mi tych bohaterów właśnie było szkoda, żeby oni zniknęli, bo my planowaliśmy właśnie z autorką stworzenie całego cyklu, no ale tak się działo, jak się działo. No więc postanowiłem ich wykorzystać, dodając im jeszcze właśnie Mateję, a mogę też Państwu już zdradzić, że w następnej części tego cyklu Ukochaj na śmierć pojawi się jeszcze czwarta osoba i będzie to dla zmiany kobieta. Będzie to najtwardszy policjant z całej ekipy. No, czytelniczki się cieszą, liczymy tak, z radości i zadowolenia. Czy ona będzie Ślązaczką? Nie. Absolutnie nie. To będzie dziewczyna z Warszawy, która wcześniej służyła w CBS-u, a właściwie to się teraz nazywa CBSP, no ale generalnie wiadomo, o co chodzi. I popełniła pewne grzechy, za które zostaje zesłana do Katowic. Więc jak łatwo się domyślić, nie będzie szczęśliwa z tego powodu. I będzie miała specyficzny, bardzo nieregulaminowy sposób przesłuchiwania podejrzanych przy pomocy pięści. No dobrze, proszę Państwa, będzie się działo. Będzie się działo, także już niedługo na początku przyszłego roku powinna być ta książka, także wyglądajcie Państwo. Czyli bardzo dobrze, że w zimie, bo jeżeli powieść będzie tak gorąca, to właśnie w sam raz na długie zimowe wieczory chętnie przeczytamy. Powiedziałeś o tym bohaterze, który części z nas może jest najbliższy z racji usytuowania jego, czyli o Konradzie Robickim, że może nie jest to bohater najbardziej skomplikowany, ale taki, którego losy są najbardziej skomplikowane. Bez wątpienia. I którego przeszłość powraca. Mm-hmm. Natomiast zabij ich wszystkich, przeszłość okazuje się, że też ma duże znaczenie. Czy uchylisz rąbka tajemnicy? Tak, bo to jest to, bo w ogóle mam taki pomysł na ten cykl, że drugiej strony. Ja zawsze bardzo chciałem napisać książkę o Śląsku. No to właśnie z takich względów, że ten region znam dobrze, tam się czułem i też poznałem dosyć dobrze historię tego regionu. Tuna jest bardzo ciekawa, momentami tragiczna i skomplikowana. Więc chciałbym ludziom, którzy Śląska i historię Śląska nie znają, w tych kolejnych kryminałach pewne takie elementy z historii Śląska pokazywać. No i tu jest taki wątek, on nie jest jakiś bardzo, bardzo rozbudowany, ale jest dotyczący służby Ślązaków w armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. I pojawia się tu taki wątek, który jest jak najbardziej realny, dotyczący masakry dzieci żydowskich, która miała miejsce w czasie II wojny na terenie obecnej Ukrainy w Białej Cerkwi. No, to znowu ten wątek masakry się wziął z tego, że w gruncie rzeczy ta powieść zabili wszystkich, z tego, że jest kryminałem, czyli
czyli ma jakiś tam walor, powiedzmy lekko rozrywkotypkowy, jest zagadka kryminalna, intryga. Jest to także powieść o takim złu, które przechodzi z pokolenia na pokolenie i jeżeli ona, znaczy to jest być może uznacie to Państwo za jakąś taką tanią mistykę, ale ja jestem zdania, że jeżeli zło nie zostaje rozliczone, ukarane, to one się gdzieś tam w przestrzeni w ludziach odkłada i między innymi o tym jest ta książka. Oprócz tego wątku historycznego, bardzo ciekawym wątkiem jest też wątek sztuki. Czy ty się interesujesz malarstwem? W życiu. Nie, no teraz jest Państwo tam, to się wzięło. To też zaznaczne z drugiej strony. Aż mi wczoraj Just Justyna Dźwig się do tytułu spisał. Skarżyła w trakcie naszego spotkania w Warszawie, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na żadne jej pytanie wprost. Więc przy tobie się staram. Dziękuję ci bardzo. Doceniam. No, więc to jest tak, że często mnie pytano, a ile pan spędził czasu badając Śląsk i te wszystkie rzeczy historyczne, które tutaj są. No bo jest takie modne pojęcie, że autorzy kryminałów dokonują takiego researchu, że przed napisaniem książki szukają materiałów, jeżdżą, sprawdzają różne rzeczy. Potem z tego sprawdzania wychodzą czasami dosyć zabawne historie, bo pewnie znana Państwu pisarka Katarzyna Bonda, ona była pierwsza, która tak podnosiła kwestię research, że to jest istotne. No a potem ja czytając jej na przykład książkę, pierwszą część cyklu o Saszy Załuskiej. Ta pierwsza część się rozgrywa w Gdańsku przede wszystkim. No i czytam sobie w pewnym miejscu, że bohaterka jedzie samochodem taką ulicą, w dzielnicy Gdańsk-Zaspa i ona tam jedzie tą ulicą 120 na godzinę, a tam się nie da nawet 30 jechać. No i tyle jest właśnie z takich niby dokładnych badań. Więc ja, jeśli chodzi o research, ja właściwie prowadziłem research odkąd pierwszy raz pojechałem na Śląsk, czyli już od 20 lat. Teraz wróćmy do Twojego pytania. O malarstwo. O malarstwo. Otóż, drodzy Państwo, to może zróbmy też taką klamrę związaną z wczorajszym moim spotkaniem w Warszawie, bo ja zdradzałem różne tajemnice z mojego życia. A to oczywiście była zagadka, czy ja mówię prawdę, czy nie, no bo jak Państwo wiedzą, pisarzowi nie należy specjalnie ufać. Więc zdradzę pewną tajemnicę mojego życia. Otóż bardzo lubię zaczynać, ale nie lubię kończyć. W trakcie swojego życia studiowałem różne rzeczy. Między innymi studiowałem historię sztuki, której oczywiście nie skończyłem, bo tak mnie to był trzeci rok studiowania historii sztuki. I teraz to się trochę zmieniło, ale za moich czasów studenckich studiowanie historii sztuki w dużej mierze się, przynajmniej w Krakowie, w Warszawie było troszeczkę inaczej. Polegało na tym, że przychodziliśmy wcześniej rano, bo jakoś wykładowcy z historii sztuki bardzo sobie upodobali zajęcia wcześniej rano. Przychodziliśmy wcześniej rano, pan zasłaniał okno, uruchamiał rzutnik i rzucał na ścianę jakieś slajdy z obrazami, architekturą, rzeźbami. I ja sobie pomyślałem właśnie na trzecim roku studium, że jak ja mam jeszcze 2 lata wstawać rano, żeby oglądać ścianę, na której są obrazki, powiedziałem no way, nie ma w ogóle żadnych szans, żeby to tam
dalej ciągnąć. Ale być może ta średnia anegdotka do tego zmierza, że ja właśnie podczas studiowania historii sztuki zetknąłem się z taką właśnie sztuką naiwną, prymitywną, zetknąłem się właśnie z grupą janowską. I przeżyłem taki okres, można powiedzieć, fascynacji tą specyficzną sztuką. Tu nam momentami przypomina to co tutaj Państwo, widzicie na ścianach. Czy prace dzieci i młodzieży, takie są akurat prace dzieci tak. i młodzieży. Trochę tak i tam wtedy zapoznałem się z twórczością grupy janowskiej, takiej grupy malarzy naiwnych z Katowic, a głównie właśnie z Janowa i z Nikiszowa. Zacząłem to oglądać czy czytać na temat tych malarzy. A potem jak mieszkałem przez jakiś czas w Mysłowicach, to właściwie mieszkałem w takim specyficznym miejscu na granicy Mysłowic i Janowa. Właściwie miałem do familoka, w którym mieszkał najważniejszy twórca grupy janowskiej, czyli Teofil Ociek, ale nie wiem, jakieś 300 metrów, więc jakby całą tę okolicę, gdzie oni funkcjonowali, znam. Zresztą może Państwo, którzy się grupą janowską interesują, wiedzą, że wciąż jeszcze żyje ostatni członek właśnie stalnej grupy janowskiej, to jest już bardzo leciwy malarz Erwin Sówka. Mogą go Państwo kojarzyć, jeśli Państwo oglądają malarstwo śląskie, bo on ma upodobanie do malowania roznegliżowanych, bardzo dorodnych śląskich koła, więc to jest jego taki znak firmowy. Tak. Więc stąd się wzięła sztuka w tej książce, stąd się wzięła grupa janowska. No ona jeszcze o tyle pasowała do historii, którą tutaj opowiadam, ponieważ grupa janowska była nie tylko grupą malarską, ale także taką, powiedzmy, samokształceniową grupą okultystyczną. Że oni właśnie badali, oczywiście w cudzysłowie, pewne takie metafizyczne siły, które ich zdaniem kierowały światem. No i to ma też swoje uzasadnienie. Tak, ten element właśnie metafizyki też się pojawia w powieści. Natomiast za ten wątek bardzo Ci dziękuję, bo ta filozofia gdzieś tam w pewnym momencie zniknął. Może Katowice bardziej go kojarzą, że eksponują jego pracę. Natomiast jeżeli chodzi o inne regiony Polski, to w pewnym momencie przestaliśmy o nim słyszeć, a to jednak jest taki malarz, myślę, że można powiedzieć wybitny. To znaczy na pewno w swoim rodzaju, gdyby sięgnąć w przeszłość, może to jest trudne do wyobrażenia, ale Teofil Ociepka był, chodzi oczywiście o głęboki PRL, był jednym z najważniejszych towarów eksportowych, jeśli chodzi o naszą sztukę. To oczywiście chodziło o to, że niby chciano promować taką sztukę wywodzącą się z ludu, z robotników. Co oczywiście było grubą ściemą, bo sprzedawano Teofila Ociepkę niby jako górnika. On był zwykłym elektrykiem. On w ogóle nigdy na dole w kopalni nie był. Od razu, proszę Państwa, nasuwa mi się inny malarz, taki też prymitywista, można powiedzieć, choć może nie tak znany jak Teofil Ociepka. Pan Stanisław Dobiasz, którego miałam okazję kiedyś poznać w Warszawie na Starówce, gdzie wystawiał swoje prace. No jak się okazało, to też autor powieści, przynajmniej jeden, nie wiem czy popełnił więcej, ale popełnił taką powieść, jeżeli dobrze pamiętam, tytuł chyba Gorchow.
To jest powieść fantastyczna, co ciekawe. Natomiast w tych jego obrazach też był taki i element realistyczny, oczywiście architektura Warszawy, ale też połączona z jakimiś fantazyjnymi postaciami, zwierzętami, to wszystko bardzo, bardzo kolorowe i chwilami właśnie przypominające takie rysunki, jakie tu na ścianie widzimy. Także proszę Państwa, jak widzicie Państwo, wędrujemy po różnych okolicach, nie tylko w sensie geograficznym, ale wracamy teraz do powieści i do języka. No właśnie, czy mógłbyś do nas powiedzieć coś gotką, śląską? Nie mogę kolegom zabronić. Dlaczego? Bo jestem gorkomem. A, no to... To jest trochę tak, że ja się nauczyłem gotki w takim stopniu bardziej biernym. Znaczy ja rozumiem, co Ślązacy do mnie mówią i ja jestem w stanie przeczytać książki w gotce, bo już jest całkiem sporna literatura, nawet kryminalna, pisał w języku śląskim, ale w gruncie rzeczy nam się właśnie mieszkającym poza Śląskim wydaje, że to jest taki trudny język, jakieś niezrozumiałe słówka, a w gruncie rzeczy język śląski, najważniejsza, największa trudność z językiem śląskim to jest złapanie specyficznego akcentu. Ja tego akcentu nie jestem w stanie jakoś złapać, dlatego mogę mówić po śląsku, ale nie powinienem, jak właśnie twierdzi kolega. Dlaczego też czytam o język? Dlatego, że oczywiście bohaterowie potrafią się posługiwać, tak, w różnych sytuacjach, ale też przypomniał mi się mój wuj, ciechanowianin, mieszkający w Mikołowie, który po kilkudziesięciu latach mieszkania w tym miasteczku bardzo ciekawie mówi, bo mówi z akcentem śląskim, ale właściwie tych wyrazów gwarowych nie zna, tak? Czyli mówi tak jak my, tylko że z zupełnie innym akcentem. To spotkania z nim są bardzo ciekawe, bo tak właśnie on się nie przestawia, tylko tak po swojemu, człowiek w pewnym momencie też jakby zasłucha od niego i próbuje go chcąc, nie chcąc naśladować. Tak, bo to jest tak bardzo specyficzny taki rodzaj akcentu. No tak, ale mieszkając w Gdańsku, na pewno teraz zetknąłeś się z kaszubami lub kociewiakami. I z tymi, ale nie, już nie mam siły, żeby się kaszewe nie będzie. Użyć kaszubskiego, zresztą chyba nie jest mi to do niczego potrzebne, ale kaszuby polecam, bo to jest piękny region. Tak, i proszę Państwa, obok jest kociebie, którego mniej piękny, ale też piękny, bo też jeziorkami, lasami. I dopiero jak się tam pojedzie, to się wie, gdzie się jest, bo z naszej perspektywy cały ten teren to są po prostu kaszuby, tak? Natomiast to kociewiacy, to jest mniej więcej to są takie emocje tego rodzaju emocje pewnej niechęci, nienawiści, jak pomiędzy Ślązakami a mieszkańcami Zagłębia. To jest odwieczna jakaś nienawiść. No tak samo jak pomiędzy Ciechanowem a Mławą, nie? No myślę, że teraz to się tak bardziej zatarło, tak? Istnieje województwo, więc już nie budzi emocji Ciechanów takich, jak kiedyś budzi. Ale rzeczywiście są jeszcze takie pewne animozje gdzieś tam w przeszłości, bo tak jak na przykład jeżdżę do Pułtuska, to niektórzy mi wypominają, że a ty to z tego Ciechanowa, co ty tu szukasz Pułtusk na przykład. To niby jest pół serio, pół żartem, ale to też wychodzi ta zazdrość o to, że to właśnie Ciechanów w pewnym momencie miał znaczenie większe niż Pułtusk, który historycznie był miastem znaczniejszym niż Ciechanów w różnych okresach jego rozkwitu. Zostawmy miasta w spokoju. Mamy wiele wątków powieściowych. Zobacz, jak te miasta do nas wracają, tak? Możemy to musimy napić się. Lublinie, chcesz? A bardzo proszę.
Na pewno ktoś z Państwa był w Lublinie albo studiował, także zaraz sobie pomieszkał, także zaraz do czytelników włączymy też w naszą rozmowę. Natomiast ci z Państwa, którzy czytali powieści Roberta lub przynajmniej jedną, to wiedzą i słyszą też z naszej rozmowy, że są to powieści wielowątkowe. Nie są to typowe, proszę Państwa, nie są to typowe kryminały, bo taki kryminał to kojarzy się przede wszystkim, klasyczny, kojarzy się przede wszystkim z intrygą, tak, z zagadką. Natomiast... Pan nie mówi, że u mnie nie ma intrygi. Oczywiście, że jest intryga, ale oprócz tego, tak jak Państwo słyszycie, jest i wątek psychologiczny, może być i wątek dotyczący sztuki i pojawia się wątek jakiś architektoniczny, bym powiedziała, bo te, prawda, różne zakątki i zaułki Katowic i nie tylko Katowic i ten Nikiszowiec, tak, dobrze pamiętam, o którym tak wspomniałeś. Także tych wątków, proszę Państwa, różnorodnych jest, wątek przyjaźni oczywiście, wątek no i miłości, gdzieś tam miłość, prawda? Więc to od tych wątków jest wiele. Myślę, że każdy z czytelników coś dla siebie znajdzie. Pozostaje lub nie zapytać o to, o co i tak na pewno ktoś z Państwa by zapytał, a ja biegnę. Nie, jak żyć. Ja chętnie powiem. To już na zamknięcie. To będzie takie ładne zamknięcie. O to, czy już jest kolejna część przygód naszego ulubionego ciechanowskiego bohatera. Ciechanowsko-krakowskiego, bo on przecież mieszkał też w Krakowie. Którego? No wiesz dobrze, którego. Nie wiem, ja mam tych bohaterów, które... A nie, no to z Konradem Rowickim jest tak, że Konrad Rowicki... Czy awansował? Na wyższy stopień oficerski? Nie, ja wszystko opowiem po kolei, ale to jest długa, momentami skomplikowana i smutna historia. Konrad Rowicki, jak już wspomniałaś, jest postacią dosyć specyficzną, która niespecjalnie daje się lubić. No i to, jak się okazało, odcisnęło swoją jej piętno na losach tej książki. Ponieważ, drodzy Państwo, jest druga część historii o Konradzie Rowickim. Podkomisarzu Konradzie Rowickim, który w drugiej części już podkomisarzem nie będzie. Dlaczego? To trzeba będzie przeczytać. Druga część ma tytuł Grecka wdowa. To już jest napisane od jakiegoś czasu, tylko, ponieważ jak mówię, no, postać Rowickiego jest naznaczona pewnym fatum, więc ja w pewnym momencie pogniewałem się z wydawcą zginę bez ciebie, no i dosyć długo i boleśnie się z tym wydawcą boksowaliśmy. Nie będę tu wchodził w szczegóły. I ta książka się tak trochę odleżała, ale wszystko wskazuje na to, że będzie inny wydawca, nowy, lepszy wydawca będzie i że ta książka się pojawi właśnie też jakoś w przyszłym roku. Możemy liczyć też na początek roku? Nie wiem jeszcze, bo to jest wszystko... Wszystko dosyć skomplikowane, rynek wydawniczy też jest skomplikowany. Uprzedzę twoje pytanie i nie, Konrad Rowicki nie będzie w Ciechanowie, bo generalnie większość akcji, będzie się pojawiał, bo ci państwo, którzy znają zginę bez ciebie, wiedzą, że tak naprawdę najważniejszą postacią tej książki jest babka Felicja. Więc babka Felicja nie rusza się z Ciechanowa, a Rowicki jako dobry wnuk się będzie się u niej pojawiał, ale generalnie akcja tej powieści będzie się rozgrywać w Grecji. Częściowo w Krakowie, a częściowo w Katowicach. A czy już pracujesz nad trzecim tomem tego cyklu?
Kobieto, wstrzymaj konie. Ja mam jeszcze ten cykl. Także nie, to... Trzy lata temu nam mówiłeś, że będzie. Nie, to trzeci dom jest też wymyślony. Także jak będę miał chwilę czasu, to nad tym siądę. Teraz skończyłem jeszcze inną książkę, tym razem nie kryminalną, a obecnie piszę właśnie drugą część tej serii śląskiej, którą tą druga część będzie się nazywać Ukochaj na śmierć. Ale jeszcze mogę sprzedać informacje dotyczące drugiej części Zginę bez ciebie, że po napisaniu kiedy napisałem tę książkę i przeczytała ją moja ówczesna partnerka, to mnie znienawidziła, ponieważ pan tu kluczową rolę odgrywa pewna przy cudnej unody niewiasta lat o 18. Czy to jest ta niewiasta, która pojawia się już wcześniej? A niech to zostanie objawionym mrokiem tajemnicy. Rowiński generalnie ma dosyć swobodne podejście do kobiet. Kto wie, być może znalazł jakąś inną nastolatkę. To do niego podobne, bo to wredny typ. Ci, którzy czytali bez ciebie, wiedzą, że to nie jest aż tak wredny typ, jak go przedstawia jego stwórca i wytwórca. Chwilami można nawet współczuć, można go polubić, można mu sekundować, ale to wszystko, proszę Państwa, przed nami. Wspomniałeś, Robercie, o jeszcze innej, zupełnie innej powieści. Powiedziałeś, że to nie będzie kryminał. To znaczy, nie jest to kryminał, ale jest to książka o zbrodni. Jest takie wydawnictwo Od deski do deski, założone przez państwa Sekielskich. I w tym wydawnictwie jest taka seria na faktach. I to są fabularyzowane opowieści o rzeczywistych zbrodniach. I ja właśnie napisałem o takiej zbrodni, która w 1999 roku wstrząsnęła Krakowem. Student psychologii UJOT-u, pochodzący z Kaukazu, ale mający korzenie nasze polskie. W dosyć brutalny sposób, nie wiem, czy mam opowiadać, ale chodzi o to, że tak, może ogólnie. Bardzo brutalnie zabił swojego ojca i dosyć mocno zbezczeszczył jego zwłoki. To była taka sprawa dosyć swego czasu właśnie w Krakowie głośna, tym bardziej, że ona się też, przynajmniej zdaniem policjantów, wiązała z tak zwaną sprawą skóry, która być może jest Państwu znana, bo ostatnio odżyła. I widz jeszcze polega na tym, że ten student UJ-u, który zabił ojca, był moim kolegą z akademika. Ja go znałem, ja z nim nie raz, nie dwa rozmawiałem, zdarzało nam się pić wódkę, więc... To muszę powiedzieć, drodzy Państwo, jest dziwne uczucie, kiedy nagle człowiek uświadamia sobie, że spędził sporo czasu z kimś, kto się okazał się takim brutalnym zabójcą. No i to jest właśnie książka fabularyzowana, opowieść właśnie o tym człowieku, o jego rodzinie, której historia jest dosyć, znaczy była dosyć skomplikowana, poumówikłana. No i też taka próba odpowiedzenia na pytanie, czemu on zrobił, pan to zrobił. No bo to nie jest takie, to nie była taka oczywista zbrodnia. No to znaczy można by stwierdzić, że po prostu ktoś miał jakiegoś szmergla i on nie był zupełnie normalny, to
to na pewno, no, ale z drugiej strony został uznany przez zespół psychologów i psychiatrów za poczytalnego i skazany na 25 lat więzienia. Także o tym będzie się. I już jest. Już jest i będzie prawdopodobnie w październiku. Czyli proszę Państwa, w tym roku dokument, tak? To była trochę taka opowieść to jest powieść oparta na opartach. To nie ma nic wspólnego z jakimś reportażem, dokumentem. Czyli zupełnie inna powieść niż te, do których do tej pory przyzwyczaił nas Robert Ostaszewski, a w przyszłym roku dwie powieści z tymi bohaterami, których już Państwo poznaliście albo poznacie. Myślę, że teraz nadszedł czas, Robercie, na pytania Twoje do mnie. Żartowałam. Teraz na pytania, nadszedł czas na pytania z publiczności do Ciebie. Czy może ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszemu gościowi? Ja. Proszę bardzo. 3 lata temu zadałam pytanie, czy byłeś, znasz komendę w Ciechanowie, w policji? A teraz mam pytanie, czy znasz komendę w Katowicach, którą tak opisałeś? Czy znam? Ja znam bardzo dokładnie, ponieważ oprócz tego, że znam brutalnych zabójców z Krakowa, to znam też żołnierzy mafii ze Śląska, którym się zdarzało na komendzie bywać często, a nawet w tej komendy po nadziemiach. Tak, ja byłem tam sam, znam też to z opowieści, także wszystko jest tam zgodnie z prawdą. A komenda miejska, a zarazem wojewódzka w Katowicach jest specyficzna, bo polecam zobaczyć sobie zdjęcia w internecie, ponieważ ma taką fasadę w kolorach pomarańczowo-niebieskich, co jest dosyć specyficzne jak na komendy. A czy ty wiesz, czy policjanci cię czytają na przykład i co myślą na ten temat, jak tylko pisujesz, te charaktery, jakie policyjne i w ogóle tą pracę ich, czy to tak wygląda, oni ci dają znać o tym? Tak, ja mam znajomych policjantów. Na przykład jeden z moich znajomych policjantów, a także wykładowca szkoły policyjnej w Bile, właśnie parę dni temu, bo przeczytam paniu Zabi i wszystkich, dzwoni do mnie i mówi, nie no, w sumie jest okej, ale wiesz, no, tak jak przyjedziesz do Bilu, ja ci nie chcę mówić przez telefon, ale masz w pieprz. Także nie, to jest tak, że oczywiście ja się na wielu sprawach związanych z policją nie znam. Staram się to w miarę możliwości potrzeby jakoś konsultować i nie popełniać jakichś strasznych kikstów. To jest tak, że akurat ten kolega policja u mnie się zajmuje takimi sprawami związanymi z kryminalistyką, a w tej powieści trochę sobie poszedłem na skrót i on oczywiście to błyskawicznie wychwycił. Nie wiem, jaką przygotuje mi karę. Tam jest w sumie taki dosyć sympatyczny poligon za piły, więc może mi coś przygotować nieprzyjemnego. Czy to jest ten policjant polonista? Tak. Jest to Leszek Koźmiński, podinspektor. Głównie to jest, proszę Państwa, jeden z najlepszych grafologów w naszym kraju. On właśnie przygotowywał wiele ekspertyz grafologicznych, szczególnie w takich sprawach związanych z jakimiś przestępstwami dotyczącymi oszustw na duże sumy.
takie bardziej gospodarcze. Jeśli mogę, proszę bardzo. Chciałem zapytać, czy żeby pisać, to musisz mieć wylew kluczą, że po prostu wstajesz i jesz śniadanie, siadasz, co wypił i piszesz? Powiem tak, że Na pewno nie rano. Pamiętacie Państwo te wykłady, które rano się zaczynały i chodziły. Iza, z wiekiem się zmienia, z wiekiem człowiek potrzebuje coraz mniej snu. Nie, to jest tak, że Bena w ogóle jest przereklamowana. Benę może mieć poeta, a pisanie prozy, proszę Państwa, to jest po prostu praca, jak chodzenie do biura. Trzeba swojego godzinę odsiedzieć. Niektórzy to robią w sposób bardziej zorganizowany, na przykład znany na pewno Państwu autor kryminałów Marek Krajewski ma swoje biuro, biuro w hali stulecia we Wrocławiu, tam idzie na godzinę 8, doskłada sobie sprzęt, pisze do godziny 2, no i tak dzień w dzień. No. Niektórzy to robią w sposób mniej zorganizowany, tak jak ja, bo ja też mówię, oprócz tego, że piszę książki, robię też inne rzeczy, więc ja piszę wtedy, kiedy mogę, a że nie ma takiego problemu, że nie wiem, muszę mieć ulubione biurko, ulubiony kubeczek czy coś. Ja mogę pisać wszędzie, gdzie mam trochę spokoju. Ale to jak mówię, to nie jest kwestia weny, to jest kwestia niestety roboczo godzin. Czyli nie zdarza się, że dzwoni wydawca z aferą, że już ma być drugi rozdział, a go jeszcze nie ma. Oj, zdarza się. To też nawiązując do wczorajszego spotkania w Warszawie, tam się bawiliśmy z prowadzącą grami słowami na literę L. Moim jednym z kluczowych słów na literę L jest lenistwo. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? Czy miał Pan pomysł na inną niż kryminalną, no, poza tą sferą taką tematyczną, na przykład na jakąś powieść obyczajową dla kobiet? Ja wiem, że to jest pytanie takie trochę. To jest tak dla jasności tak, że My się między nami nazywamy kryminalistami. Ja się nie urodziłem kryminalistą, ja przed powieściami kryminalnymi pisałem tak zwane zwykłe, nie kryminalne. Tak, to jest tak, że ja oprócz słowa na L, czyli lenistwo, jest jeszcze moje ulubione słowo na N, czyli nuda. Ja się szybko nudzę, więc nie jest wykluczone, że w którymś momencie pisanie kryminału mi się jakoś znudzi. Ja bym chciał, drodzy Państwo, bardzo napisać powieść romansową. Przyznam szczerze, że... Czy zauważyłeś to? Czy usłyszałeś? Tak, ja to rozumiem, ponieważ generalnie niewielu w naszym kraju jest pisarzy mojej płci, którzy się biorą za tego rodzaju gatunek powieści, więc tutaj nie miałbym pewnie za dużo konkurencji, ale na razie absolutnie nie mam pomysłu, nie jestem też przekonany, czy potrafię pisać o miłości, ale może jak się proszę napnę. Rozumiem, Pani Grażynko, że jeżeli był taki romans... Tak, ja zresztą jestem fanką Pana Roberta, jak już zdążyłam opowiedzieć. Mam wszystko, co napisał, więc ściągnęłam. Czy jak powstanie romans, to wynajmiemy chyba nie wiem, halę, tak? Żeby pomieścić te wszystkie panki, które przyjdą, żeby zobaczyć autora. Dużo fanów.
Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytanie? Kacper, wiedziałam, że mogę na Ciebie liczyć. A spróbował Pan coś napisać dla dzieci? O, wiesz co, jeszcze to jest tak, że wszystkim się wydaje, że napisać książkę dla dzieci jest prosto, a to jest bardzo trudno. Bardzo, bardzo trudno i to naprawdę wymaga wielkich umiejętności, wyobraźni, żeby napisać taką książkę, która dzieci zainteresuje. Wiesz, ja mam taki problem, że no, sam nie mam dzieci, więc jak gdyby moje doświadczenia z dziećmi są dosyć słabe, więc musiałbym najpierw chyba poznać bardziej bliżej dzieci i dopiero potem pisać książki dla dzieci. Ale jest, to znaczy to nie jest specjalnie rozbudowana działka, jeśli chodzi o literaturę w naszym kraju, ale szczególnie w Skandynawii czy w literaturze anglojęzycznej jest bardzo dużo literatury kryminalnej dla dzieci i młodzieży. I to są naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy, które uzyskują dużą poczytność. U nas to się jakoś słabo przyjmuje. Nie wiem czemu, być może. Albo pisarze nie mają takich umiejętności, ale też chyba mniejsze jest zainteresowanie odbiorców. Może polscy rodzice bardziej się lękają, że takie opowieści kryminalne ich dzieci jakoś wykrzywią. Nie wiem, jak właśnie współcześnie, to może Państwo bardziej pomożecie iść, czy rzeczywiście są jacyś polscy autorzy, którzy piszą dla dzieci i młodzieży powieści kryminalne, bo mnie się przypomniały powieści, powstało ich raptem kilka, autorki, która przede wszystkim pisała dla dorosłych, czyli Janny Chmielewskiej. Tak, tak. Ona ma takie powieści młodzieżowe. Rafał Kosik ma taki wątek, powiedzmy. Trochę taki detektywistyczny, tak, w Felix Lechnik, rzeczywiście, tak. Ale to takie to, no właśnie nie ma takiej, bo w literaturze skandynawskiej są całe cykle takie właśnie. Tak, ale są tłumaczone na polski, dzieci są, tak nie czytają. Czy Kacperku zostałeś usatysfakcjonowany odpowiedzią? Tak. Bardzo się cieszę. Kacper, proszę Państwa, ci, którzy go nie znają, to jest chłopiec, który bardzo dużo czyta. I to jest cenne, bo ja mam akurat kontakt z dziećmi i z nastolatkami takimi prawie dorosłymi. No i niestety inne zainteresowania przeważają, a tu u Kacperka jest rzeczywiście książka. Także bardzo, bardzo to jest cenne. Tu widzę, że Pani chciała zapytać. Ponieważ Pana ulubionym słowem, tak jak Pan sobie przed chwilą stwierdził, jest na L, czyli nie na stole, ale nie bardzo Panu wierzymy, ze względu na to, że Pan powiedział, że pracuje również na uczelni, na Uniwersytecie Jagiellońskim, a to wymaga jednak przygotowania. I chciałam się dopytać, jakie są relacje między Panem a studentami, z którymi Pan pracuje? Ale relacje w jakim sensie? Człowiek. A, no to jak człowiek. No wiem. Ściana i slajdy? Ściana, slajdy, nie, no to są jednak studia po takim profilu przede wszystkim literackim. To są trochę, droga Pani, specyficzne studia, no bo to są jednak studia dotyczące, znaczy to jest powiedzmy taki rodzaj szkoły pisania, no więc jest jednak większy luz. My staramy się trochę tak być nie tyle wykładowcami, co raczej takimi przewodnikami, którzy pomagają ludziom wejść w świat literatury, wejść w świat pisania książek. Także to jest troszkę mniej, to są trochę mniej sformalizowane studia, my jesteśmy bliżej studentów, choćby dlatego, że każdy z tych studentów w ramach jak gdyby pracy dyplomowej musi napisać
albo zbiór opowiadań, albo tą wiersz, albo dramat, albo powieść. Student wybiera sobie opiekuna i z tym opiekunem przez rok, bo to zwykle jest na drugim roku, przez rok pracuje się nad tekstem, więc już choćby przez samo to, no te relacje ze studentami są nieco bliższe. Czy pisząc powieść koryguje Pan wcześniejsze podziały pisania, czy tak od razu na czysto, po handlu? O nie, no to się nigdy nie zdarza od A do Z. To jest właściwie taki proces, że na początku zawsze stwarzam taki w miarę dokładny plan książki. Oczywiście ten plan w trakcie pisania często ulega jakimś modyfikacjom, bo nie wiem, chyba nigdy mi się nie zdarzyło tak, że zygnalizowałem od początku do końca to co sobie tam rozpisałem, zaplanowałem. Potem oczywiście ten plan rozwijam w formę powieści. Potem tę książkę, jak mam czas, jak się nie spóźniłem z tekstem, zwykle staram się nie spóźniać, więc taki tekst odkładam na jakiś czas, powiedzmy na tydzień, dwa, czasami miesiąc, w zależności od tego, ile mam czasu. I dopiero potem to czytam od nowa i wtedy zwykle też coś tam jeszcze poprawiam. Także to są pewne etapy. Nigdy mi się nie udało napisać takiej powieści od A do Z bez poprawek. Chociaż wiem, że niektórzy moi koledzy i koleżanki piszący robią tak, że piszą książkę, kropka i wysyłają, pyk. Ale to jest wtedy ryzyko, że się zostawi jakieś koszmarne błędy, a że jednak redakcja i korekta książek w naszych wydawnictwach, no niestety z roku na rok jest ona słabsza, więc czasami jak się samemu nie wychwyci jakichś większych błędów, to one po prostu staną w książce, a potem się mówi, że ten Ostaszewski to w ogóle coś tam za precę. Czy często, jeszcze ja mam pytanie, czy często zdarza się, że ktoś przesyła Panu jakiś tekst literacki bądź mini powieść, opowiadanie do oceny, recenzji, wskazówek? Tak. I jest Pan wtedy szczery do bólu, czy łagodny? Ja jestem szczery, bo jestem zdania, że jeżeli ktoś chce z piszących zostać pogłaskany po główce, to niech spyta swoich najbliższych, bo oni zwykle mówią, panie, a jak ktoś się do mnie zgłasza, to jednak staram się pokazać, co jest w tej książce dobrego, co jest złego, co moim zdaniem należałoby w tej książce zmienić. Oczywiście co ta druga osoba z tym zrobi, to już jest inna kwestia, nie, ale to wynika z tego, no, że jak Iza mówiła na początku, ja przez długie lata zajmowałem się krytyką literacką, czyli generalnie pracowałem jako osoba czytająca i oceniająca książki. Uważam, no, że bez szczerości to w ogóle nie ma sensu wypowiadania się o książce. Tak postępowałem, kiedy pisałem dosyć dużo do gazet czy czasopism recenzji książek. To się oczywiście skończyło tym, bo ja właściwie dosyć intensywnie się zajmowałem krytyką literacką, tak powiedzmy od 97 do 2007 roku. No i wtedy połowa pisarzy w tym kraju mnie uwielbiała, a druga połowa mnie nie nienawidziła. No taka specyfika. Czy nie masz wrażenia, że twoi bohaterowie chwilami żyją własnym życiem? Tak, oni mnie momentalnie zaskakują, to jeszcze też nawiązanie
do tego, o co pan pytał, do zmian w planach, bo na przykład występujący w sierpniowych tłumakach i w Zabi i ich wszystkich komisarz Tyszka początkowo miał być takim właśnie stereotypowym policjantem z powieści kryminalnej, czyli samotnym pijakiem, który jest nie chluje, w ogóle cały czas chla, nawet w pracy, ale jakoś tam sobie daje radę z przestępcami. A właśnie on w trakcie pisania nagle niespodziewanie stracił matkę i dostał ojca, który jest chorym ojcem i stał się taką postacią opiekuńczą. Nawet zaczął się umiewać jakoś lepiej, a w tej książce już nawet chyba wygląda na to, że będzie miał kobietę. I to nie prostytutkę. Także tak, czyli wątek będzie pociągnięty. Tak, w drugiej części dowiedzą się Państwo, jak będzie Polański radził sobie z ojcostwem po nas trzeci. Dowiedzą się Państwo, czy Tyszka z pewną sympatyczną panią z galerii się zwiąże, czy nie, i czy Mateja, który, to też jest ciekawa postać, bo Mateja jest chyba jedynym w naszej literaturze kryminalnej policjantem, który jest wegetarianinem, nie je mięsa. Taki jest właśnie inny i on ma narzeczoną, no i z tą narzeczoną będą różne rzeczy w drugiej części. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja myślę, że będzie jeszcze chwila na to, żeby porozmawiać z autorem tak indywidualnie. Proszę Państwa, ja mam jeszcze takie małe ogłoszenie, ponieważ dostałam wśród wydawnictwa niestety tylko 8 pozycji. Cena jest promocyjna, to 25 zł. Więc jeśli ktoś ma życzenie, to bardzo proszę. Zapraszamy na skromny poczęstunek. No i to autograf. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Robercie za zaproszenie. Ja dziękuję za gościnę. Z wielką przyjemnością wysłuchałam o Pana bohatera. Ja czytałam Pana wszystkie książki, także sobie przypomniałam. Ale myślę, że Państwu też pozwolił Pan wejść w ten klimat tych bohaterów. Myślę, że obiecał Pan uchylić rąbka tajemnicy, ale uchylił Pan troszeczkę. Jeżeli ktoś jest kuli niedosy, więc zapraszamy tutaj do lektury Pana książeczek i naprawdę wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani bardzo dziękujemy, że Pani zechciała prowadzić to spotkanie. Z wielką przyjemnością. Cała przyjemność po mojej stronie. Także bardzo dziękujemy Pani. Także zachęcamy do indywidualnych Proszę Państwa, tam jest woda. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ciasteczka, proszę bardzo. Pani dodała, że w czytaniu, bo tak się zastanawiam. Proszę.